Hej, cześć, siemanko, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w troszkę nietypowym odcinku z Summoner's War. Na samym początku chciałbym zauważyć, że pomysł na odcinek był Kamilersa oraz także on przygotował praktycznie całość. Mi pozostało jedynie nagrać, za co bardzo serdecznie mu dziękuję. Oraz chciałbym napomknąć, że jeżeli ktoś z was ma fajny pomysł na odcinek z Summoner's War, jak najbardziej możecie pisać do mnie, pomyślimy, co z tym zrobimy. No dobrze, ale co tak właściwie będziemy robić w tym odcinku? Otóż przeprowadziłem test, dziesięciokrotnie powtarzałem giganty B10, dragony B10, nekro B10 i wyliczałem średni czas przed ulepszeniem budynków oraz sprawdziłem obrażenia Taora i Katariny na bosie Faemon Hell. Następnie ulepszymy właśnie budynki, czyli Fallen Ancient Guardian oraz Ancient Sword i zobaczymy, jak czasy się skrócą, czy w ogóle się skrócą oraz jak zmieniają się obrażenia i czy w ogóle będą jakieś poprawy obrażeń. Mam nadzieję, że ten test spodoba się wam. Mam nadzieję, że okaże się przydatny i zauważymy jakąkolwiek fajną różnicę i będzie wiadomo, że jednak warto ulepszać budynki za Glory Pointy. Także mam nadzieję, że zostawisz łapkę w górę, napiszesz komentarz, zasubskrybujesz oraz wciśniesz ten dzwoneczek, o którym wszyscy mówią. A tymczasem przechodzimy do testu. Giganty B10 powtarzane 10 razy z rzędu dały nam następujące wyniki. Pierwsza runda 70 sekund, następna 54 sekundy, kolejna 58 sekund, następna 55 sekund, kolejna 54 sekundy, następna 62, 67, 54, 59 oraz 62 sekundy, co średnio dało nam 60 sekund na rundę GB10. Dziesięć powtórzeń smoków B10 dało nam wyniki. Z pierwszej rundy 119 sekund, z drugiej 122 sekundy, z trzeciej 153 sekundy, z czwartej 119, z piątej 94, szóstej 116, siódmej 102 sekundy, ósmej 101, dziewiątej 98 oraz dziesiątej 99 sekund, co średnio dało nam 112 sekund, czyli minutę i 52 sekundy. Nekro B10 powtarzane 10-krotnie dało nam następujące wyniki. Pierwsza runda 248 sekund, druga 246, trzecia 235, czwarta 224, piąta 228. Szósta 234, siódma 245, ósma 210, dziewiąta 247 oraz dziesiąta 206 sekund, co średnio daje nam 232 sekundy na rundę, co w przeliczeniu wynosi 3 minuty i 52 sekundy. Test obrażeń. Na bosie Faemon Hell powtarzany kilkukrotnie dał następujące obrażenia. Testowaliśmy postaci Taora oraz Katariny. Taorem skillem drugim uzyskaliśmy obrażenia rzędu 42063. Natomiast skillem trzecim Crash uzyskaliśmy 30827. Katariną z jednego uderzenia jej trzeciego skilla średnio wyszło 30169 obrażeń. Wszystkie te obrażenia były sumowane z uderzeń krytycznych. Następnie ulepszyłem budynki. Fallen Ancient Guardian został podniesiony z poziomu 7 do poziomu 10, czyli maksymalnego, oraz Ancient Sword został podniesiony z poziomu 2 do poziomu 7, dzięki czemu zyskaliśmy 8% Critical Damage oraz 10% Attack Poweru. Po ulepszeniu budynków przeszedłem do ponownego testu GB10. Teraz wyniki troszkę się zmieniły. Pierwszy wynik pokazał nam 56 sekund, następny 55 sekund, kolejny 56 sekund, następny 56 sekund, kolejny 54 sekundy, następny 61, 49, 48,
55 oraz 46, co średnio dało 54 sekundy. Powtórzyłem także test smoków B10. Tutaj wynik pierwszy pokazał 94 sekundy, drugi 114, trzeci 74, czwarty 93, piąty 108, szósty 108, siódmy 106, ósmy 89, dziewiąty 100 oraz dziesiąty 87, co średnio dało nam 97 sekund i to jest w przeliczeniu minuta i 37 sekund. Powtórny test Necro B10 pokazał następujące wyniki. Pierwszy 235 sekund, drugi 189, trzeci 204, czwarty 235, piąty 255, szósty 228, siódmy 213, ósmy 229, dziewiąty 219 oraz dziesiąty 219. Dało nam to średnio 222 sekundy, co jest w przeliczeniu 3 minutami i 42 sekundami. Powtórny test obrażeń w wypadku Taora pokazał, że średnio z drugiego skilla robi 48 312 obrażeń, z trzeciego skilla natomiast robi 32 914 obrażeń. W przypadku Katariny jej trzeci skill z jednego uderzenia robi średnio 31 808 obrażeń. Przejdźmy teraz do krótkiego podsumowania otrzymanych przez nas wyników. Możemy zauważyć, że czas gigantów B10 średnio poprawił się o 11%. Czas dragonów B10 poprawił się średnio o 15%, natomiast czas nekro poprawił się o 5%. W przypadku testu obrażeń możemy zauważyć, że obrażenia zadane przez drugi skill Taora poprawiły się średnio o 15%. W przypadku trzeciego skillu Crash poprawiły się średnio o 7%. Natomiast jeśli chodzi o Katarinę, możemy zauważyć, że jedno uderzenie jej trzeciego skilla poprawiło się średnio o 5%.